Cześć! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, czy jeż nadaje się na zwierzę wolno chodzące po domu, czyli bez terrarium, bez klatki, bez wybiegu, bez płotku, bez żadnych ograniczeń przez całą dobę. U nas oczywiście z wiadomych względów, z racji tego, że mamy hodowlę, jeże muszą mieszkać w terrarium, wybiegi mają organizowane w osobnych pokojach, naprzemiennie, ponieważ jak wiemy, jeże to są zwierzęta samotnicze, preferują samotniczy tryb życia, więc jeżeli nie łączymy, jeden jeż powinien się znajdować w jednym terrarium, na jednym wybiegu, w jednym pokoju również jeden jeż naraz. Jeże poza oczywiście planowanym, rozsądnym i świadomym kryciem, gdzie mamy tutaj kontrolę nad całą linią genetyczną i świadomość zdrowia i długości życia przodków, spotykają się wyłącznie na te chwil kilka. Później należy je absolutnie rozdzielić i w ten sposób właśnie funkcjonują jeże. Jeżeli mamy natomiast jednego jeża, to wydaje się dosyć zachęcające i kuszące, aby zrobić z niego zwierzaka bezklatkowego, jak pies, czy kot, czy nawet królik. Natomiast tutaj stanowczo trzeba przyznać, że jeż absolutnie nie nadaje się na zwierzę bezklatkowe. Jeż to bardzo wrażliwe na temperaturę zwierzę, na warunki atmosferyczne, na zmiany, na przeciągi. Generalnie jak najbardziej zachęcam do organizowania jeżą wybiegu, natomiast aby te wybiegi były kontrolowane. Aby jeż nie miał możliwości przebywania na przeciągu, w zbyt dużym upale lub w zbyt dużym chłodzie, jak również w zbyt dużym nasłonecznieniu. Jeże są też, wbrew pozorom, dosyć sprytne. Wydawałoby się, że są to takie zwierzęta przyziemne. Natomiast nasze jeże potrafią naprawdę przykombinować. My im organizujemy oczywiście codzienne wybiegi i nieraz z wielkim zdziwieniem gdzieś tam w momencie, kiedy kończy się ten wybieg po paru godzinach, szukamy jeżyka, żeby odłożyć go do jego właśnie chciwego terrarium. No, nieraz znajdowaliśmy je w najróżniejszych miejscach, w szufladach, za meblami kuchennymi, potrafiły się dostać do szafki z butami, schować się w bucie, pod kanapą za różnymi meblami, wspiąć się, nawet wdrapać się po firance, gdzie nie jest to dla nich do końca bezpieczne. Także miejcie to na uwadze, miejcie rękę na pulsie, żeby mieć nad tym jeżykiem pieczę, nad nim kontrolę podczas tych wybiegów oraz nad tym, co się dzieje w domu właśnie, czy nie ma przeciągu, czy nie jest za zimno lub za ciepło. Jeżeli byście chcieli takiego jeżyka zostawić na całą noc, no nie jest to wskazane wraz z tego właśnie, że latem nieraz ta temperatura niespodziewanie spada do zbyt niskiej. O tyle, o ile jeż tak szybko być może nie zahibernuje w parę godzin, tak w te parę godzin może się przeziębić. Jeż też jest zwierzęciem skrytym. Nie jest łatwo dostrzec po objawach, że coś złego mu się dzieje. Natomiast bierzcie pod uwagę jego spadek aktywności, spadek apetytu. Jeż przez całą dobę, przez cały okrągły rok powinien mieć równą aktywność i równy apetyt. Nic nie powinno się zmieniać. Tak samo jak jeż przez cały rok powinien mieć temperaturę na poziomie tych 24-25 stopni Celsjusza, powinien mieć stałą dobę świetlną, czyli powinniśmy go doświetlać 12 godzin na dobę, a 12 godzin na dobę powinien mieć ciemnych. Niezależnie, że u nas niestety w naszym klimacie niewłaściwym dla jeży jest inaczej, tutaj powinniście dowiedzieć, więc wszelkie odchyły od normy powinny Was zaniepokoić i skłonić do wizyty u weterynarza. Także podsumowując, jeż w terrarium radzi sobie świetnie, jeż jest w stanie nauczyć się korzystać z kuwety i trzymać tam porządek. Niektóre jeże również u nas, ponieważ jak wypuszczamy je na wybieg, mają do dyspozycji cały pokój, wracają korzystać z kuwety, dzięki czemu porządek zostaje zachowany, co również mogłoby niektórych kusić do próbowania stworzenia zwierzaka bez terrariowego. Z tego, jak już mówiłam, nie będzie jednakże dla niego najlepszym i zdecydowanie najzdrowszym pomysłem. Polecam kilkugodzinne wybiegi, a jednak aby jeż miał stałą dietę, stałą temperaturę, stałe naświetlenie, będzie to dla niego najlepsze, dzięki temu będzie mógł żyć długo i zdrowo, a o to nam przecież wszystkim chodzi.